Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej Koalicji Obywatelskiej z udziałem naszego wspaniałego posła Michała Krawczyka i kandydatów do Sejmiku Powiatu Gminy Jastków. I chcielibyśmy Państwu przedstawić właśnie osoby, które startują w wyborach samorządowych. Ale zanim zacznę przedstawiać poszczególne osoby, chciałbym poprosić o zabranie głosu posła Michała Krawczyka na temat funduszy, które z KPO będą dla Polski, dla województwa lubelskiego. Chciałbym, Michał, żebyś troszkę przybliżył, czy będzie szansa na wykorzystanie tu u nas w Lubelszczyźnie, bo już gorąco się palimy do tego, żeby działać. Szanowni Państwo, jesteśmy na końcówce kampanii wyborczej w wyborach do samorządu terytorialnego. Przed nami 2 dni kampanii wyborczej. Jutro północy, od jutrzejszej północy cisza wyborcza. Dzisiaj jesteśmy w Jastkowie. Piękne miejsce. Wspaniali kandydaci obok mnie. Szanowni Państwo, te wybory są niezwykle ważne i my to powtarzamy, ja to powtarzam od wielu tygodni. Wybory parlamentarne były bardzo ważne, ponieważ wybory parlamentarne decydowały o sprawach ideowych, o sprawach kluczowych z punktu widzenia rozwoju państwa, zarządzania państwem. Wybory parlamentarne 15 października pozwoliły na to, że Polska nie dosyć, że wróciła na ścieżkę praworządności, to sięgnęła po to, co Polsce było dane, tylko niestety rząd premiera Mateusza Morawieckiego nie był w stanie sięgnąć po to, co Polsce się należało od już ponad 2 lat, czyli po fundusze unijne, 600 miliardów złotych, które zostały odblokowane i trafią do Polski w postaci Krajowego Planu Odbudowy, środków z KPO, które to pieniądze przy różnych inwestycjach w ramach realizacji krajowych planów odbudowy w całej Unii Europejskiej już pracują i są wykorzystywane od prawie 2 lat, tylko nie w Polsce. Do Polski trafią pieniądze z Funduszu Spójności, do Polski trafią pieniądze, które będą wykorzystywane lokalnie, tak jak środki na rozwój Lubelszczyzny z programu regionalnego. 10 miliardów złotych do dyspozycji będzie miał Sejmik Województwa Lubelskiego, Zarząd Województwa Lubelskiego. Oprócz tego samorządy, takie jak Jastków, będą mogły sięgać po pieniądze zarówno z programu regionalnego, z KPO, jak i z programów krajowych. Dlatego tak ważne jest, tak niezwykle ważne jest, żeby te pieniądze dobrze wykorzystać, żeby te pieniądze pracowały dla lokalnej społeczności, dla lokalnych przedsiębiorców, żeby Polska i polskie samorządy, lokalne ojczyzny, tak jak tutaj dzisiaj w Jastkowie, mogły się modernizować przy wykorzystaniu środków unijnych. I taką pełną modernizację Polski, lokalnych społeczności, lokalnych miejsc będą mogli zapewnić właśnie wójtowie, burmistrzowie, radni powiatowi, radni gminni, radni sejmikowi. Dlatego ja tu dzisiaj jestem z kandydatem do Sejmiku Województwa Lubelskiego z tego okręgu, Markiem Wieczorkiem. Jesteśmy z panią Barbarą Frąk, która kandyduje na wójta gminy Jastków. Jesteśmy z kandydatami do Rady Gminy i do Rady Powiatu Lubelskiego, do Rady Gminy Jastków. Z ludźmi, którzy są świetnie przygotowani właśnie do tego wyzwania, które jest przed nami teraz najważniejsze. Pani Barbara Frąk ma znakomite przygotowanie ekonomiczne. No, nic więcej nie trzeba mówić o osobie, która powinna i będzie zarządzać gminą, która przecież będzie się starać o środki unijne. Więc jej przygotowanie, jej doświadczenie zawodowe jest gwarancją tego, że Jastków sięgnie i wykorzysta w najlepszy sposób dla swoich mieszkańców środki unijne. Szanowni Państwo, wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego rozstrzygną się prawdopodobnie jednym mandatem. To jeden mandat zadecyduje o tym, czy Lubelszczyzną nadal będzie rządzić PiS, tak jak przez niestety ostatnie 8 lat, czy koalicja 15 października. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby każdy, kto głosował w wyborach parlamentarnych, głosował na koalicję 15 października, na koalicję obywatelską, poszedł do wyborów, żeby każdy z Państwa poszedł do wyborów
w najbliższą niedzielę i zagłosował na Koalicję Obywatelską, zagłosował na Marka Wieczorka do Sejmiku Województwa Lubelskiego, bo kilkaset głosów, kilka tysięcy głosów może zadecydować o tym, kto będzie rządził w Sejmiku Województwa Lubelskiego. Ja wierzę w to, że to będzie Koalicja Obywatelska wspólnie z innymi partnerami, właśnie po to, żebyśmy pokazali, jak wykorzystać skutecznie, dobrze, w dobrych relacjach też z polskim rządem, bo to jest niezwykle ważne, żeby polskimi samorządami rządzili ludzie, którzy będą mieli dobre relacje z rządem, zarówno na poziomie sejmiku, jak i na poziomie gminy, jak i na poziomie powiatu. Bo dobre relacje z rządem i zrozumienie idei Unii Europejskiej pozwoli na skuteczne sięganie po pieniądze europejskie, dobre ich wykorzystanie, a czasu będzie niewiele na wykorzystanie środków unijnych, więc potrzebujemy naprawdę dobrze przygotowanych ludzi, ludzi, którzy będą wiedzieć, jak po te pieniądze sięgnąć i jak je z pożytkiem dla swoich społeczności przygotować. Dlatego bardzo Państwa zachęcam do tego, żebyście Państwo poszli w niedzielę na wybory, żebyście głosowali Państwo na kandydatów Koalicji Obywatelskiej, żebyście głosowali Państwo tutaj w Jastkowie na naszą kandydatkę, na wójta gminy Jastków, na panią Barbarę Frąk, na naszych kandydatów do Rady Gminy Jastków i do powiatu lubelskiego. Żebyście Państwo głosowali na dwójkę do Sejmiku Województwa Lubelskiego pana Marka Wieczorka. To są ludzie stąd, to są ludzie związani z tym miejscem. Pani Barbara Frąk stąd pochodzi, zna doskonale swoją gminę, zna Jastków, od zawsze tu mieszka, jej mama była nauczycielką tutaj też, babcia, przepraszam, była nauczycielką też tutaj, więc jest znakomicie przygotowana do tego, żeby tą gminą zarządzać. Oddaję głos Markowi. Michał, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za słowa, za informacje. Tak jak Michał powiedział, ja startuję z pozycji drugiej do Sejmiku Województwa Lubelskiego, ale myślę, że najważniejszą osobą tutaj w Jastkowie jest Barbara Frąk. Dlatego bardzo proszę, Basiu, żebyś powiedziała przynajmniej 2-3 swoje priorytety, które chciałabyś realizować jako przyszła, mam nadzieję, wójt gminy Jastków. Proszę Państwa, Barbara Frąk. Nazywam się Barbara Frąk, kandyduję na wójta gminy Jastków. Drodzy Państwo, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać, powiedzieć, jak dobrze wykorzystać środki z Krajowego Planu Odbudowy dla gminy. My w swoim programie, ja i mój komitet wyborczy, mamy między innymi takie programy. Program Czyste Powietrze, w którym zawarta jest zarówno termomodernizacja, jak i wymiana pieców. Zielona energia, zeroemisyjny i niskoemisyjny transport publiczny. Zagospodarowanie Zalewu Jastkowskiego. Zarówno budowa nowych ścieżek, jak i agroturystyka wokół zalewu. Program Maluch, nowe miejsca w żłobkach i budowa klubów Malucha. Likwidacja białych plam na mapie internetowej. Kolejne punkty programu zawarte są na moich social mediach, więc nie będę tutaj przedłużała i rozwijała. Jesteśmy przygotowani, wiemy, jak pozyskiwać środki z KPO, a jednocześnie to, że spotkaliśmy się tutaj w takim składzie i w takim gronie, chcemy, żeby Państwo w swoich domach dobrze rozważyli, na kogo oddać głos 7 kwietnia. My gwarantujemy bardzo dobrą współpracę na wszystkich szczeblach samorządu. Tutaj kandydat, poczynając od Sejmu, Michał Krawczyk, który jest w Komisji Polityki Regionalnej, jak i Marek Wieczorek, który startuje do Sejmiku Wojewódzkiego, jak i Halinka Zbieruk, która kandyduje do powiatu i Ania Kot, która kandyduje do powiatu. Darek Baran też startuje do Sejmiku Wojewódzkiego, jak i moi radni, którzy kandydują tutaj do Rady Gminy. Jesteśmy gwarantem. Prosimy Państwa o głos 7 kwietnia.
Dziękuję, Basiu, za informacje dotyczące Jastkowa. Chciałbym poprosić o głos Małgorzatę Olechowską, z tego względu, że Małgosia startuje do powiatu lubelskiego i zajmuje się w ogóle funduszami i wsparciem gmin wokół Lublina. Więc Małgosiu, bardzo proszę. Małgorzata Olechowska kandyduje w okręgu numer 1 do Rady Powiatu w Lublinie. Szanowni Państwo, od 15 lat działam na terenie powiatu lubelskiego w organizacji, która zajmuje się rozpowszechnianiem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Powiat lubelski ma olbrzymi potencjał. Tym potencjałem są mieszkańcy. Mieszkańcy bardzo aktywni, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kobiety. Oni wszyscy, Szanowni Państwo, czekają na możliwość rozwoju, która między innymi wydarzy się poprzez środki zewnętrzne. Są one niezbędne do rozwoju lokalnego i, Szanowni Państwo, przede wszystkim umożliwi to dobra współpraca samorządu lokalnego na szczeblu zarówno i gminnym, powiatowym, z rządem, z parlamentem, z sejmikiem województwa lubelskiego. Na to liczymy razem z mieszkańcami powiatu lubelskiego. Głosujcie, Szanowni Państwo, na listę Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Małgosiu, bardzo. Poproszę jeszcze o parę słów Anię Kot, która również startuje do powiatu z okręgu. Tutaj z Garbów Jastków. Dokładnie. Szanowni Państwo, jako że pracuję w szpitalu, bardzo się cieszę na tę informację o środkach unijnych, zwłaszcza środkach z KPO, ponieważ znam problemy placówek ochrony zdrowia i znam problemy pacjentów. Dlatego też nie jest zaskoczeniem, że jednym z moich priorytetów jest właśnie ochrona zdrowia, w szczególności odnosząca się do dwóch obszarów związanych z wyzwaniami, które pojawiły się współcześnie. To jest starzejące się społeczeństwo z jednej strony, a z drugiej strony drastyczny wzrost zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży. Dlatego też moje cele to przede wszystkim poprawa dostępności doświadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień dzieci i młodzieży z jednej strony, a z drugiej strony poprawa dostępności doświadczeń dla naszych seniorów w obszarach psychogeriatria czy szerzej geriatria. Proszę Państwa, ja wiem, jak te cele zrealizować, ponieważ od lat zajmuję się pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej, zresztą skutecznie. Dlatego proszę Państwa w tych wyborach o głos, ponieważ tylko wspólnie możemy odbudować zdrowe społeczeństwo. Dziękuję Ci bardzo, Aniu. Chciałbym jeszcze jedną osobę poprosić o głos. Darku, bardzo Cię proszę. Darek w dziedzinie ochrony środowiska tutaj jest fachowcem i chciałby realizować właśnie te przedsięwzięcia. Tym bardziej, że Lubelszczyzna to zielona kraina i taką chcielibyśmy, żeby była. Szczególnie gmina Jastków, która tutaj po rozmowach z Basią, przy jednym z jej programów jest to, żeby gmina Jastków była zieloną gminą. Darku, jeżeli możesz powiedzieć o, tak, kilka słów. Nazywam się Dariusz Baran, kandyduję z okręgu drugiego do sejmiku województwa lubelskiego z pozycji 10. Tak, rzeczywiście zajmuję się ochroną środowiska i bardzo często podczas rozmów z mieszkańcami Lubelszczyzny, ostatnio jest ich więcej niż w poprzednich miesiącach, przed kampanią wyborczą to naturalne, zawsze słyszę, że tak, jest wiele działań dotyczących ochrony środowiska i dobrze, aby one były tak realizowane, aby na koniec, po realizacji różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć, mieszkańcy mieli, że tak powiem, korzyści wymierne, korzyści finansowe. I tak należy robić projekty dotyczące między innymi właśnie wykorzystania środków unijnych, aby na koniec mieszkańcy mieli z tego wymierne korzyści, aby tak naprawdę obniżyć koszty energii elektrycznej, obniżyć koszty ogrzewania, poprawić infrastrukturę, to co Basia wspomniała, poprawić również sieci internetową, aby zlikwidować białe plamy, jeśli chodzi o wykorzystanie sieci internetowej. To są wszystko rzeczy, które rzeczywiście we współpracy na wszystkich poziomach samorządu, we współpracy z parlamentem i rządem możemy zrealizować dla dobra mieszkańców Lubelszczyzny. Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. To jest drużyna, która jest w stanie przejąć władzę i jest w stanie równo dla mieszkańców pracować na wszystkich szczeblach. Dlatego 7 kwietnia
Wygramy. Oczywiście. Wygramy 7 kwietnia i zapraszamy do głosowania, na Koalicję Obywatelską na wszystkich szczeblach samorządu.